Witam Was w Kościele w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Choć jesteśmy w takich rzeczywiście niezbyt komfortowych czasach, dość trudnych, zresztą to sami odczuwamy, to chodziły cały tydzień za mną pewne słowa psalmu i gdzieś tak czułem i byłem przekonany wewnątrz, że chcę dzisiaj się z Wami nimi podzielić. Są to słowa pociechy, bo w takich też czasach trudnych słowa pociechy są na wagę złota. I posłuchajcie, one są takie osobiste. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie matki mej. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są dzieła Twoje. I moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła tej uwadze. Choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Na swym zwoju spisałeś me dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Cóż powiem, jak cenne są Twe myśli, o Boże, i jak niezliczone. I powiem Wam, kiedy czytałem te słowa, poczułem się taki spokojny, w świadomości, że Pan Bóg kontroluje wszystko od samego początku. I każdy z Was, i ja, jak jesteśmy tutaj wszyscy, nie jesteśmy dziełem przypadku. Mamy świadomość, że Pan Bóg od samego początku już nas zaplanował, błogosławił i stworzył wspaniały cud narodzin, że dzisiaj jesteśmy. Ale to jest nie koniec, bo Dawid jeszcze na samym początku pisze takie słowa i to jakby kontynuuje, że to jest dopiero wspaniały początek Bożego błogosławieństwa i prowadzenia nas. Mówi: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi maszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. I ten szósty werset to jest chyba bomba, która daje pozytywny optymizm. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, by ją pojąć. Właśnie Bóg jest niepojęty. I chciejmy Go wielbić w takim pozytywnym sensie, choć okoliczności może wokół nie są sprzyjające, to jednak Bóg kontroluje nie tylko ten świat, ale kontroluje Ciebie, bo On chce, abyś był w Jego życiu. On chce być w Twoim życiu i to jest piękne i zachęcam Was. Wielbimy Boga optymistycznie, z radością. Wstańmy i wielbimy Go. Błogosław Bogu dziś, teraz i zawsze, wciąż aż na wieki.
Nikt nie kocha tak jak Ty. Dałeś żyć.
dziękujemy Ci. Zapraszamy Cię tu wśród nas. Zapraszamy Cię przed nasze monitory. Zapraszamy Cię w naszych domach. Niech dobry duch, niech dobra łaska, Panie, towarzyszy Wam i nam, bo On jest wielki, godzin chwały. Amen. I oczyścili je teraz, kiedy będzie też słowo na temat szczerości serca, aby to serce było najważniejszym centrum naszego życia i by ono wypełniało całe nasze wnętrze. To tylko w mocy Najwyższego możemy zrobić. Oczyść serce.
słowo, do którego zapraszam brata Bartka. Wszystkich, chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie przywitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Szczerość jest jednym z najważniejszych elementów każdej relacji. Szczerość rozbija brak zaufania, ponieważ jeżeli ktoś jest szczery, to po prostu mu wierzymy. Ale szczerość, jak jest ważna, tak też jest niezwykle trudna. Pewien myśliciel powiedział, że szczerość jest trudniejsza niż matematyka. Miał dużo racji, bo szczerość zadaje wiele pytań. Między innymi takie pytanie, czy aby na pewno w każdym jednym momencie naszego życia musimy być absolutnie szczerzy. W tamtym roku byłem na weselu i pan młody, 3 miesiące przed weselem, miałem z nim taką rozmowę. Podchodzi do mnie i mówi: Bartek, wiesz co, tak naprawdę to nigdy w życiu bym cię na swoje wesele nie zaprosił. Ale że idzie twoja narzeczona, to pewnie też tam będziesz. Oczywistym jest fakt, że nie zaprasza się osób na swoje wesele, kogo się ledwo zna. Ale też oczywistym jest fakt, że nie mówi się takich rzeczy innym ludziom, bo to po prostu jest niemiłe. Ta sytuacja i wiele innych pokazuje, że szczerość jest niezwykle trudnym zadaniem. I dziś chcielibyśmy porozmawiać o szczerości serca, ale nie w szczerości dotyczącej relacji ludzkich, ale relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga. Otóż jak Bóg patrzy na szczerość człowieka? Kaznodzieja Salomon napisał kiedyś takie słowa, wielki myśliciel, wielki mędrca. Powiedział, że przewrotni są obrzydliwością dla Boga, natomiast szczerzy są Jego przyjaciółmi. Więc możemy być przyjaciółmi Boga, będąc przed Nim szczerym. Ale co to znaczy być szczerym przed Bogiem? Dziś wiem, że nie odpowiemy w 100% na to pytanie, ale chciałbym, abyśmy weszli poza granicę Samarii, gdzie dowiemy się, w jaki sposób Bóg objawiał się ludziom i odpowiadał im na to pytanie. Całość historii jest zapisana w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Samaria to był taki kraj, który znajdował się pomiędzy Izraelem, pomiędzy północną i południową jego częścią. I pomimo tego, że Samarytanie nie byli częścią Izraela, byli w jakiś sposób bardzo religijni i bardzo moralni. Przynajmniej starali się tacy być. Jednak wtedy w Samarii był pewien problem, ponieważ był tam taki człowiek, który zwiódł lud, zwiódł ludzi. Podawał się za kogoś wielkiego, podawał się za kogoś, na kogo sam Bóg zstąpił. I wiele ludzi miało go za nauczyciela, jeszcze inni ludzie mieli go za proroka, może inni jeszcze za Mesjasza, a niektórzy nawet za wcielenie Boga, bo tak się podawał. A czytam o nim tak. Był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc: ten człowiek to moc Boża, która nazywa się Wielka. Liczyli się z nim, dlatego że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztuczkami. Szymon był człowiekiem, który był bardzo poważany. Szymon był człowiekiem, który, gdy inni na niego patrzyli, mówili: w nim jest Bóg. Ale był czarnoksiężnikiem, czyli kimś, kto uprawiał magię.
W Biblii jest to oczywiście zabronione i czarnoksięstwo to nic innego niż kontakty z siłami demonicznymi. Ale na skutek prześladowania chrześcijan w Jerozolimie wielu chrześcijan zaczęło przychodzić właściwie do Samarii. Jedną z tych osób był Filip. Gdy dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa, ludzie przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił. Gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. Gdy przed Filip stał się wielkim konkurentem Szymona i ludzie w Samarii idąc za Szymonem, słuchając go, nagle odwrócili się i szli za Filipem, a dokładnie za Jezusem, którego Filip głosił. Widzieli, że Filip, który głosi Jezusa, ma większą moc. Widzieli, że ten Jezus jest potężniejszy i zaczęli do niego iść. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Nawet i sam Szymon w pewnym momencie zobaczył, że Filip głosi prawdziwego Boga. Że Filip, mówiąc o prawdziwym Bogu, o Jezusie Chrystusie, mówi o czymś, co jest realne i potężne. I tak ta historia powinna się skończyć. Ale tak nie było. Jakiś czas później do tego miasta, do miasta Samarii, przyszło dwóch apostołów. Mówili dalej, nauczali o Duchu Świętym. Wtedy był taki czas, w którym oni też nakładali na ludzi ręce. I ci ludzie dostawali Ducha Świętego, czyli moc Bożą, po to, aby używać ją do służby Bogu. Ci ludzie dostawali tą moc na skutek tego, gdy apostołowie nakładali na nich ręce i się modlili. Miało ono służyć temu, aby rozpowszechniali Boże Królestwo. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł mu: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere przed Bogiem. Zobaczcie, jaki jest Bóg. Tutaj Szymon, gdy przyniósł pieniądze, gdy mówił, że chce służyć Bogu, chce rozdawać Ducha Świętego, Piotr mu mówi: nie, nie o to chodzi. Natomiast gdy Szymon był zwodzicielem ludu, gdy był kłamcą, podając się za kogoś prawie że równego Bogu, albo nawet równego, gdy był czarnoksiężnikiem, a przecież w prawie mojżeszowym takich ludzi się kamieniowało, gdy on był takim złym człowiekiem, takim heretykiem, można by było powiedzieć, na nasze czasy, gdy przyszedł do Filipa, nie było problemu. On mu powiedział: zmień się, wyznaj swoje grzechy w chrzcie i oddaj chwałę Bogu. I twoje grzechy zostaną zmazane i możesz przyjść do Bożego ludu. Nie ma żadnego problemu. Zobaczcie, co się stało. Szymon, gdy zobaczył cuda, gdy mieszkańcy Samarii zobaczyli cuda, jakie się działy, rzeczy, które czynił Bóg, oni wpadali w zachwyt. Najpierw wpadali w zachwyt, gdy widzieli Szymona, a potem wpadali w jeszcze większy zachwyt, gdy przyszedł Filip i głosił im Jezusa Chrystusa. I sam Szymon popadł w zachwyt i czytamy o tym, że nie mógł wyjść z podziwu, widząc Boże dzieła. Bo
bo tak to działa. Dostrzegając Bożego dzieła, dostrzegając Boga, Bożej mocy, popadamy w zachwyt. Oni popadali w zachwyt i to doprowadziło ich do chrztu, w którym uwielbiali Boga. Dostrzegając Bożego działania, popadamy w zachwyt, a to doprowadza nas do uwielbienia Boga. Teraz wam opowiem taką historię, która jest potwierdzona. Wiem, że naprawdę tak było. Opowiada mi to pewien chłopak, który mówił o kobiecie, która była w ciąży. I ta kobieta miała nowotwór. Po tym, jak zaszła w ciąży, wykrył jej nowotwór i powiedzieli jej, że musi przyjąć chemioterapię. Jednak chemioterapia wiązała się z tym, że należało usunąć dziecko. Należało dokonać aborcji. Jednak ta kobieta powiedziała, że tego nie zrobi. Nie zgodziła się i wraz z wieloma ludźmi modliła się o to, aby to jakoś było. Po pewnym czasie lekarz ponownie ją wziął, gdy dostawała dużą dawkę chemii i mówi: słuchaj, to dziecko będzie mutantem, proszę usuń je. Ona powiedziała nie i modliła się dalej. I ten chłopak, który mi to opowiadał, to jest jej syn. W pełni zdrowy, chodzący, mówiący, studiujący. Nie chciałbym wam teraz nawiązywać, kompletnie nie chcę nawiązywać do sytuacji, która jest w Polsce, do protestów czy cokolwiek, bo to nie jest na temat tego, czy państwo powinno zabraniać, czy nie, ale chcę wam pokazać wielkość Boga, że Bóg jest potężny, że Bóg jest wspaniały i że Bóg ma nieograniczoną moc i jakiego On cudu dokonał. I zaraz możesz mi powiedzieć: ale Bartek, czemu w takim razie takie rzeczy nie dzieją się zawsze? W Samarii też wielu zostało uzdrowionych, ale nie wszyscy. Nie wiem. Odpowiedź brzmi: nie wiem. Ale wiem, że Bóg poprzez swoje dzieła udowadnia swoją wszechmoc i swoją potęgę. Chociaż On nie musiałby tego robić, ponieważ On już wszystko uczynił, cały świat, gwiazdy, nieba, góry, księżyc, wszystkie planety i my możemy zobaczyć całe stworzenie, Jego cudo, Jego cudowne stworzenie. Ale też często potwierdza w taki sposób swoją moc. I możemy Go dostrzec, czy to w stworzeniu, czy w jakichś cudach, które się dzieją, czy w przemienionych ludziach, których On się dotknął. Możemy Go dostrzec w wysłuchanych modlitwach. 3 tygodnie temu rozmawiałem z pewną dziewczyną, która jakieś 2 miesiące wcześniej mówiła mi o tym, że się modliła. Mimo iż była ateistką, modliła się o to, aby Bóg jej pomógł w wolontariacie. Zajmowała się kotami niepełnosprawnymi i szukała lokum dla kota z białaczką. Modliła się o to, aby Bóg jej pomógł znaleźć lokum. Z początku mówiła o tym, że jednak Bóg nie wysłuchał. Ale po miesiącu, gdy ją spotkałem i pytam się, no jak tam? Mówi: znalazłam. I sama od siebie mówi: Bóg uczynił cud. To Bóg sprawił, mimo to, że była ateistką. Bo dostrzegając Boże działanie, oddamy Bogu chwałę. Dostrzegając Boże działanie, możemy oddać Bogu chwałę. I szczere serce to takie, które szuka Boga. I specjalnie wam podałem 2 takie skrajne przypadki. Jeden taki potężny, wielki cud, a jeden taki wydaje się płachy, no, przypadkowy. Ale możemy znaleźć i w tym dostrzec działanie Boga. Dlatego szukaj Boga, dostrzegaj Jego działanie i dobroć.
i oddawaj Jemu za to chwałę. Ale co jeśli jest już tak ciężko, co jeśli już jestem w takiej sytuacji, że ja już ciężko mi cokolwiek zobaczyć, cokolwiek dobrego zobaczyć. Czy to, gdy ludzie w Samarii patrzyli na tą całą sytuację, gdy Szymon przyszedł do Piotra i Jana, oni widzieli podobną sytuację w życiu Piotra i Jana, która wydawała się beznadziejna, bo Piotr i Jan, przypomnę o tym, że mieszkali w Jerozolimie, która była totalnie prześladowana. Im za wiarę groziła śmierć. I to nie tak, że ktoś ich zabił, jakby się przyznali. Oni ich szukali cały czas. Szukali, prześladowali. Dodatkowo tam byli jakieś tam grono ludzi, które z nimi zostało w tej Jerozolimie. Byli totalnie biedni, totalnie spłukani. Chodzili często głodni. Codziennie patrzyli, jak ktoś jest zabijany za wiarę w Jezusa Chrystusa. I pieniądze, które im przyniósł Szymon, były świetnym rozwiązaniem. Ponieważ Szymon przyniósł im pewnie dużo pieniędzy, bo był na pewno bogatym człowiekiem. Był bardzo poważanym, bogatym człowiekiem i mógł im przynieść dużo pieniędzy. Te pieniądze mogłyby posłużyć po to, aby w jakiś sposób zaspokoić ich głód, czy starać się poszerzyć Boże Królestwo, zrobić jakieś akcje ewangelizacyjne, czy jakieś cokolwiek. Dodatkowo Szymon był człowiekiem, który ładnie mówił. Był szanowanym człowiekiem, człowiekiem, za którym szło wiele ludzi i zdając Ducha Świętego, mógłby wielu ludziom go dać. Mógłby wielu ludziom pomóc, rozszerzać Boże Królestwo. Ale jednak Piotr mówi nie. Bóg mówi nie. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. I ludzie w Samarii widzieli Boga, który w tej sytuacji sobie radzi. Mimo trudnej sytuacji Bóg sobie poradzi. Wiem, że my też jesteśmy, wielu z nas, w bardzo trudnej sytuacji i każdego z nas dotykają dzisiejsze czasy na większy lub mniejszy sposób. Ale chcę ci powiedzieć, że mimo to, że jest trudno, Bóg w jakiś sposób sobie poradzi i nie musimy iść na kompromisy, tak jak Piotr i Jan nie poszli na kompromis, że okej, dogadajmy się jakoś, załatwmy to, pomóżmy Bogu. Bóg sobie jakoś poradzi. Rok 1958. Powstał taki ośrodek dla uzależnionej młodzieży od narkotyków. Powstał on w Nowym Jorku. Funkcjonował bardzo kiepsko pod kątem finansowym, ale pod kątem działania funkcjonowali bardzo dobrze, bo dużo osób przychodziło do tego ośrodka uzależnionej młodzieży od narkotyków. Tam się za nich modlono, tam oni byli na odwyku i tam się działo wiele dobrego. Ale problem był taki, że oni z każdą kolejną ratą za budynek, który kupili, nie mieli właściwie pieniędzy. I nadszedł wrzesień 1961 roku. Ostatni dzień na spłatę trzeciej raty w wysokości 15 tysięcy dolarów. A oni mieli na koncie 14 dolarów. Musieli zapłacić 15 tysięcy dolarów. I poranka pastor Wilkerson, założyciel tego całego kościoła, nie kościoła, tylko ośrodka, przepraszam, ośrodka dla uzależnionej młodzieży, zwołuje wszystkich wolontariuszy, wszystkich ludzi, którzy tam byli i mówi, módlmy się, nawet dziękujmy Bogu za to, że On jakoś nam pomoże. W południe ktoś puka do drzwi i przyszedł czek na równą kwotę 15 tysięcy dolarów. Bóg sobie jakoś poradził w ostatnim momencie,
jakoś sobie Bóg poradził. I mimo to, że nie zmienił całej rzeczywistości, bo oni dalej nie mieli jakiejś... dalej byli ubodzy, dalej ledwo wiązali koniec z końcem, ale Bóg sobie poradził i nikt ich nie wyrzucił z tego budynku i mogli dalej służyć Bogu. Dalej mogli rozszerzać Boże Królestwo w ten sposób. Bo Bóg sobie poradził. I chcę ci powiedzieć, że tak jak Bóg sobie poradził w życiu Piotra i Jana, jak to ludzie w Samarii mogli patrzeć na to, tak i Bóg sobie poradził w tej sytuacji, o której wam teraz powiedziałem, w Nowym Jorku. Cała historia jest opisana nawet w książce Krzyż i Sztylet. I Bóg tak samo sobie poradzi, jakoś sobie poradzi, pomimo trudności w naszym życiu. I chcę ci powiedzieć, żebyś nie szedł na kompromisy. Chcę to powiedzieć też przede wszystkim sobie. Tak jak Piotr i Jan nie poszli na kompromis. No dobra, trzeba jakoś zrezygnować w pewnym stopniu z tego, co Bóg chce. I odsprzedać Ducha Świętego. Nie idź na kompromisy w żadnym aspekcie. Bo szczere serce to takie, które ufa Bogu i czeka na Boże zaopatrzenie bez względu na okoliczności. No to jeszcze by można było powiedzieć, czym dokładnie, co mamy robić teraz? Czemu w takim razie Szymon został odrzucony, skoro on jednak spróbował być hojnym, chciał rozszerzać Boże Królestwo? Otóż gdy w tamtych czasach spotykał się mag z magiem, czarnoksiężnik z czarnoksiężnikiem, oni wymieniali się czarodziejskimi sztuczkami, uczyli od siebie nawzajem. A jeżeli ktoś umiał więcej, no to ten pierwszy mu płacił za to, żeby ten go nauczył. I robiło się to po to, aby wprawić większy zachwyt ludzi w swoim mieście, aby mieć większy podziw, aby uzyskać lepszą pozycję społeczną, aby uzyskać może więcej pieniędzy w późniejszym czasie. Szymon, przychodząc do Piotra i Jana, mówiąc: dajcie mi Ducha Świętego. Jego celem i intencją było to, aby sobie poprawić, aby siebie wywyższyć, siebie w późniejszych czasie pokazać. Dlatego on mówi, że nie da się kupić Ducha Świętego, a twoje serce nie jest szczere. Szczere nie były jego intencje. Szczera nie była jego wizja tego, że chce służyć Bogu. I moglibyśmy się tutaj znęcać nad Szymonem, ale co ze mną? Chciałbym, abyśmy sobie zadali to pytanie. Czemu ja chodzę do kościoła? Jaka jest moja motywacja? Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie przychodzą do Chrystusa z tysiąca powodów, ale tylko dla jednego przy Nim zostają. Tym powodem jest tylko Bóg, Jezus i bycie na Nim nakierowanym. Czemu służę Bogu? Czy po to, żeby coś osiągnąć, coś mieć, pokazać się, czy ze względu na Chrystusa, czy ze względu na Boga? Dlatego, że On mnie ukochał i ja chcę być Mu wdzięcznym. Albo czemu nie mam służby? Czemu nie mam? Czy nie mam przez przypadek jakiejś wymówki? Czemu przestrzegam przykazań? Czy aby czuć się lepiej? Albo czemu ich nie przestrzegam? Przynajmniej niektórych. Czy mam jakieś wymówki? Czy to jest moje szczere nastawienie? I tak naprawdę to każdy z nas w pewnym momencie swojego życia stanie i będzie musiał sobie na to pytanie odpowiedzieć, na te pytania. Bo czy
jest dobrze nam w życiu, to możemy się nie zastanawiać, ale gdy się pogorszy, wtedy te pytania przyjdą. Albo gdy jest źle w naszym życiu, jesteśmy blisko Boga, a co jak nadejdzie moment, że będzie lepiej? Często gdy coś się zmienia w naszym życiu, ludzie czy nawet my wszyscy mamy takie myśli, żeby odejść. Ale Bóg jest cały czas niezmienny. Chcę ci powiedzieć, że Bóg ma jakiś plan. Cały czas ma jakiś plan, pomimo tego, że jest trudno. Dlatego żyjąc z Bogiem, miejmy intencje nastawione tylko i wyłącznie na Nim. I takie intencje miała pewna kobieta w Stanach Zjednoczonych, która miała za cel wyjechać do Afryki i głosić Jezusa Chrystusa w całej Afryce. Chciała być misjonarką, skończyła studia, przygotowywała się do tego wiele lat, ale plany zostały pokrzyżowane, bo jej siostra wraz z mężem zginęły w wypadku samochodowym. I ona musiała się zająć czwórką, właściwie nie musiała, tylko chciała zająć się czwórką dzieci swojej siostry, swojej zmarłej siostry. I nieraz przychodziła do Boga płacząc i mówiąc: Boże, dlaczego? Ja tak bardzo chciałam Ci służyć. Ja miałam taką wizję, taki plan. Jak mogłeś? I nie dostała odpowiedzi nigdy. Ale pomimo wszystko chciała wiernie służyć Bogu. Pomimo całej trudnej sytuacji, że sama musiała czwórkę dzieci wychowywać. I gdy te dzieci dorosły, to cała czwórka tych dzieci została misjonarzami. I Bóg w ten sposób jej pokazał, że przyjął sobie chwałę z jej życia, z jej zachowania. Przyjął sobie chwałę. Mimo to, że ona nie znała planu. Mimo to, że często my też wszystkiego nie wiemy. Jezus Chrystus, gdy był w ogrodzie Getsemane, On doskonale znał plan, ale tak czy tak On się potwornie bał tego, co Go czeka. Bo czekał Go krzyż, śmierć. I to okrutna śmierć. I on to wszystko zrobił po to, w szczerości, po to, aby nas zbawić. Po to, aby gdy kiedyś przyjdzie na ziemię, zrobić totalny lockdown, ale już nie od wychodzenia z domu czy zamykania Ikei, ale totalny lockdown od problemów, bólu, smutku i śmierci. Totalnie zamknąć wszystko, co złe i zabrać ludzi wiernych Jemu do nieba. I On potwornie cierpiał dla nas. I chcę Ciebie dzisiaj zachęcić, chcę Ci powiedzieć, abyś pomimo trudnej sytuacji, która jest w naszym życiu, żebyś nie odchodził od Boga. Chcę mówić sobie i Tobie to. Bądźmy szczerzy, cały czas stójmy tak, jak staliśmy w najlepszym naszym momencie relacji z Bogiem. Tak samo stójmy przed Nim dzisiaj, gdy jest ciężko. Więc bądź szczery, czyli miej intencje nakierowane tylko na Nim. Pomimo różnych sytuacji dostrzegaj Jego działanie, czasem większe, czasem mniejsze i oddawaj Jemu chwałę przez to. I chcę się teraz z Tobą o to pomodlić. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wielki, że Ty jesteś potężny i Ty przyszedłeś do miasta Samarii objawić im się. Ty objawiłeś się nawet takiemu komuś jak Szymon i powiedziałeś mu: zapraszam Ciebie. Ty przyszedłeś do wszystkich tych ludzi w Samarii. Ty przyszedłeś też do nas, do naszych serc. Albo może Bóg puka do Twojego serca. Dziękuję Ci, Boże, że Ty pukasz do serc. I proszę Cię, abyś
abyś pozwolił nam wytrwać tą trudną sytuację w szczerości przed Tobą, abyśmy cały czas mieli Ciebie przed oczami, Twoje słowo, Twoje prawo, Twoją miłość, którą nam okazałeś w Chrystusie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Amen. Amen. Teraz nasza transmisja już się zakończy. Chciałbym Wam życzyć miłej soboty jeszcze, miłego tygodnia przyszłego i serdecznie zapraszamy Was wszystkich za tydzień o tej samej porze. Zostańcie z Bogiem. Amen.